Laudetur Jezus Chrystus, tu Marek Skowroński. Dzisiaj gościmy w telewizji Chrystusa Króla i w Radiu Chrystusa Króla panią doktor Katarzynę Radkowską, psychiatrę i psychoterapeutę. Szczęść Boże, pani doktor. Szczęść Boże, witam serdecznie. Bardzo miło nam panią gościć. Pani doktor, 2 sierpnia tego roku miała miejsce interwencja poselska z udziałem pana posła Grzegorza Brauna, która była przeprowadzona w pani obecności, a także w obecności dziennikarzy w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Podczas której to wyszło na jaw, że 27 kwietnia tego roku prezes tego urzędu, Grzegorz Cesak, wydał decyzję, zgodę na poddanie dzieci do 11 roku życia badaniom klinicznym, będącym tak naprawdę eksperymentem medycznym z zastosowaniem preparatu genetycznego, który nazywany jest szczepionką przeciwko COVID-19. Co pani może powiedzieć o tej sprawie? Tak, ta interwencja była częścią działań, jakie my, lekarze, chcieliśmy podjąć, żeby uzyskać jakiekolwiek informacje na temat tych haniebnych eksperymentów na najmłodszych dzieciach od 6 miesiąca życia do 11 roku życia, a także była też wcześniejsza informacja ze stycznia tego roku na Wirtualnej Polsce, że nawet był eksperyment Pfizera na dzieciach od 3 miesiąca życia w prywatnym ośrodku w Rzeszowie. I my, jako lekarze, zarówno stowarzyszeni w Niezależnym Stowarzyszeniu Lekarzy, jak i pojedyncze osoby, wysyłaliśmy zapytania o dostęp do informacji publicznej do Ministerstwa Zdrowia. Byliśmy przekierowywani do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, skąd nie można było uzyskać informacji. Poprosiliśmy o pomoc posłów i tutaj pan poseł Braun podjął taką interwencję. Ta interwencja miała na celu zdobycie dokumentacji tego badania. Chcieliśmy się dowiedzieć, skąd są werbowane te dzieci, ponieważ podejrzewamy niestety, że są one, że zostały zwerbowane z domów dziecka albo z ośrodków opiekuńczych, zważywszy na tempo, jak szybko udało się ten nabór zrobić. Tych dzieci szacujemy, że w Polsce jest nieco ponad 1000. Jest to badanie zwane badaniem klinicznym, które jest umieszczone w Międzynarodowej Bazie Badań Klinicznych, które to badanie jest na 4,5 tysiąca dzieci w sumie. I biorą w nim także ośrodki z Finlandii, Hiszpanii, ale także ze Stanów Zjednoczonych. Zastanawiam się, czy w innych krajach to są również, tak jak w Polsce, prywatne, małe, nikomu dotąd nieznane ośrodki, poradnie, gdzie właściwie takie badania nie powinny się odbywać. I odbywają się one w tajemnicy, bo ani zwykli obywatele nic o tym nie wiedzą. Ta informacja ukazała się zaledwie na kilku portalach internetowych. I nie słyszałam o tej informacji w oficjalnych mediach. Lekarze, którzy pytają, nie mogą uzyskać informacji, a nawet właśnie poseł, który poszedł na interwencję poselską, również tych informacji nie uzyskał, bo cała interwencja polegała na tym, że pan poseł domagał się przez blisko 3 godziny wydania właśnie dokumentacji badania. Nawet ta interwencja pana posła Grzegorza Brauna z Konfederacji niestety nie spowodowała, żeby urzędnicy z tego urzędu zechcieli wydać dokumentację tych badań. Taka dokumentacja powinna być jawna, transparentna, powinna być podana do opinii publicznej. W trakcie tej interwencji okazało się też, że nie ma zgód komisji bioetycznych, nie udało nam się uzyskać protokołu badania, żadnych informacji, skąd są werbowane dzieci. Jedyny dokument po polsku to jest zgoda pana Grzegorza Cesaka na te eksperymenty i jest to zgoda bez żadnego uzasadnienia.